Używamy go do przyrządzania mnóstwa dań. Smakuje wyśmienicie w połączeniu z oliwą z oliwek, zwłaszcza jeśli kropimy nim sałatkę. W Europie jest niemal podstawowym składnikiem kuchni śródziemnomorskiej. Podane przeze mnie powyżej powody nie są jednak jedynymi, dla których niemal wszyscy mamy ocet w swoich spiżarniach. Ocet może być stosowany do wielu różnych zadań domowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o przydatności octu do innych celów niż do gotowania, zostań ze mną i posłuchaj. Ocet do czyszczenia. Żeby użyć octu do czyszczenia, weź pustą butelkę ze spryskiwaczem i wlej do niej po połowie wodę i ocet. Dla otrzymania idealnego środka czyszczącego, wlej do butelki trochę mydła w płynie, spryskaj nim lepkie, brudne miejsca w kuchni i łazience, po czym zostaw do wyschnięcia. Ocet rozmiękczy brud i ułatwi czyszczenie. Ocet świetnie nadaje się również do mycia okien i przecierania okularów. Dzięki niemu skutecznie usuniesz z powierzchni kurz, smugi i odciski palców. Pamiętaj, aby używać do czyszczenia odpowiedniego rodzaju szmatki, takiej, aby nie zarysowała szklanych powierzchni, np. okularów. Ocet do mycia naczyń. Jeśli chcesz się pozbyć resztek jedzenia i lepkich substancji z garnków lub patelni, dodaj ocet do mycia. Zanurz naczynia w wodzie z octem, zostaw na chwilę, żeby nasiąkły i zmyj. Ocet do usuwania nieprzyjemnych zapachów. Może są w Twoim domu miejsca, których zapach jest dla Ciebie nie do zniesienia. Mam na myśli kosz na śmieci lub kącik w piwnicy, który zaszedł wilgocią. Żeby zneutralizować odór, wystarczy nawilżyć kawałek chleba białym octem i zostawić go na noc w nieprzyjemnie pachnącym miejscu. Następnego dnia należy wyrzucić kawałek chleba, ponieważ przez noc powinien on wchłonąć wszystkie zapachy i sprawić, że miejsce będzie pachniało świeżością. Jako środek odstraszający muchy i komary. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście o podobnej metodzie, ale za pomocą octu jabłkowego da się zrobić niezłą pułapkę na muchy czy inne insekty. Wystarczy wlać trochę octu do słoika i zakryć wieczko taśmą klejącą, tworząc swego rodzaju klejącą się pokrywkę. Zrób w taśmie kilka dziurek o takiej wielkości, żeby muchy mogły dostać się do środka, ale nie na tyle duże, aby mogły się ze słoika wydostać. Ocet jest wabi, a o tobie muchy dadzą święty spokój. Ocet skutecznie powstrzyma również koty, które lubią drapać meble. Wystarczy spryskać te miejsce, gdzie twój pupil lubi zostawiać swoje ślady po pazurkach, a dzięki temu będzie ich unikać. Pomoc hydrauliczna. Jak się okazuje, kiedy masz problemy z hydrauliką, a twoje rury są zatkane, jeśli tylko masz w domu ocet, nie musisz nawet dzwonić po specjalistę. Wsyp do słoika szklankę sody oczyszczonej i wymieszaj ją ze szklanką octu. Kiedy wlejesz substancję do zlewu, nastąpi w nim reakcja chemiczna, która powinna sprawić odblokowanie przepływu. Następnie warto jest przepuścić przez zlew gorącą wodę. Pomoc przy prasowaniu. Jeśli spieszysz się do pracy czy na spotkanie, nie chcesz się spóźnić, a nie zostało Ci już dużo czasu na prasowanie, wymieszaj jedną część octu z trzema częściami wody w butelce ze spryskiwaczem. Rozpyl roztwór na pomarszczonych spodniach i poczekaj, aż wyschną. Ocet w krótkim czasie powinien rozprostować zagniecenia i nikt nie zauważy, że Twoje ubrania nie były prasowane.